Nazywanie prawa i sprawiedliwości partią prorosyjską to tak, jakbyśmy nazywali Konfederację partią proukraińską. Niezależnie od tego, jakie są fakty, jaka jest prawda obiektywna, to są tysiące, jeśli nie setki tysięcy ludzi, którzy w te wszystkie za przeproszeniem bzdury wierzą. Imponujące jest to, jak bardzo zwycięstwo Trumpa nagle zmieniło poglądy wielu europejskich polityków na absolutnie kluczowe sprawy. Proszę mi wierzyć, że ta perspektywa i scenariusz drugiego Holokaustu jest bardzo żywa w Izraelu. Dzisiaj właśnie w Europie, przynajmniej w niektórych stolicach, przed synagogami stoją uzbrojeni w, w, w długą broń policjanci albo żołnierze. Netanyahu oczywiście liczył na to, że prezydent Trump wygra te wybory, bo może też liczyć na, na zdecydowanie większą przychylność jeśli chodzi o operacje Izraela i czy w strefie gazy i w e, Libanie. Domyśla się pan, jak, jak głębokie są ich urazy. E, Żydów z polskimi korzeniami, którzy zostali e, no, wyrzuceni tak naprawdę z Polski w 1968 roku przez komunistów. W kanale, proszę się na... wygodnie rozsiąść, bo przed nami bardzo ciekawa rozmowa. Mam przynajmniej taką nadzieję, a to dlatego, że z nami... Marek Magierowski, były ambasador Polski w Izraelu. I tutaj mam problem, czy powiedzieć były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, czy po prostu ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry z... panie redaktorze, witam wszystkich y, widzów. Tak, ja też mam z tym problem oczywiście. Y, ja używam sformułowania ambasador w Stanach Zjednoczonych w latach 2021-2024. Mówiąc poważnie, pan prezydent nie podpisał mojej dymisji, więc formalnie... Jestem nadal ambasadorem Stanów Zjednoczonych, chociaż oczywiście nie jest to sytuacja wygodna ani dla mnie, ani dla polskiej dyplomacji. Powtórzę raz jeszcze to, o czym mówiłem wielokrotnie w, w ostatnich tygodniach. Ubolewam nad tym, że obie strony tego politycznego sporu, czyli kancelaria prezydenta i kancelaria prezesa Rady Ministrów, czy też ministerstwo spraw zagranicznych, nie doszły do porozumienia w sprawie tego sporu o ambasadorów, bo sprawa oczywiście dotyczy nie tylko mnie osobiście, ale kilkudziesięciu tak naprawdę ambasadorów, którzy zostali odwołani w takiej prawnej szarej strefie tak naprawdę, ponieważ pan minister Radosław Sikorski wykorzystał pewne zapisy prawne, które pozwoliły mu na to, żeby w cudzysłowie zakończyć misję tej grupy właśnie, ambasadorów, odwołać ich przed zakończeniem ich kadencji. Powtórzę, że jest to sytuacja nie tylko niezręczna, trudna, ale też bardzo niekorzystnie wpływająca na wizerunek Polski i na funkcjonowanie bieżące polskiej dyplomacji. A to jest spór polityczny, ci ambasadorzy, czy teraz też kandydaci na ambasadorów, kierownicy, kierownicy tych placówek, no jakby nie, nie są niczemu winni, prawda? No, to jest konsekwencja sporu politycznego. A, tak, wielu, Polska. Wielu, tak, wielu z nich, zresztą mam w tej grupie także wielu znajomych, czy nawet przyjaciół, którzy właśnie przeszli przez całą procedurę, łącznie z wysłuchaniem przed Komisją Sejmową, uzyskali agreement od kraju akredytacji, czyli zgodę oficjalną tego czy innego państwa na to, żeby stali się tam ambasadorami, ale ambasadorami nie będą będą tylko kierownikami placówek i chargé d'affaires, czyli pełniącymi obowiązki ambasadorów, właśnie z racji tej, iż pan prezydent wielokrotnie zresztą publicznie zapowiadał, że tych nominacji nie podpisze. Obie strony tego sporu się, mówiąc kolokwialnie, okopały się dosyć mocno i nie sądzę, żeby w najbliższych miesiącach przed końcem kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy doszło do jakiegoś kompromisu. Ten... Y ta kwestia właśnie naszych dyplomatów, ale też kwestia prokuratury no, pokazuje nam, jak ważne są przyszłoroczne wybory prezydenckie. One no, później zdecydują, w jakim kierunku ta polityka dalej będzie szła. Wiemy, że wybory prezydenckie bez pańskiego udziału wielu widzów z pewnością teraz, myślę, że ci, którzy już się interesowali, to słyszeli pańską deklarację wcześniej, no ale będzie zawiedzionych, że to nie pan. Sam pan powiedział w jednym z wywiadów, że nie uważa, żeby pańska kandydatura była dobra. No, skoro słychać inne głosy z zewnątrz, to może jednak warto słuchać się w głosy widzów i potencjalnych wyborców. Panie redaktorze, dodam jeszcze jedno do, do, do tych wszystkich argumentów, które rzeczywiście przedstawiłem w kilku ostatnich programach. Mianowicie, przy tak spolaryzowanej scenie politycznej w Polsce, człowiek, który jednak ma poglądy dosyć umiarkowane na wiele spraw, w wielu obszarach dotyczących nie tylko polityki międzynarodowej, po prostu zaginąłby w tej kakofonii wzajemnych oskarżeń, ataków i tego jadu, niestety, mówię to z przykrością, który wypływa dzisiaj na polskiej scenie politycznej. Ja życzyłbym sobie, żeby ta ton tej dyskusji, debaty na najważniejsze tematy dla Polski dzisiaj był nieco, nieco niższy że tak powiem, i żeby politycy jednak pamiętali o tym, że my musimy razem współdziałać i współżyć w Polsce, niezależnie od tego, jakie będą wyniki następnych wyborów prezydenckich czy następnych wyborów parlamentarnych za trzy lata. Są pewne sprawy i pewne priorytety, na, na których musielibyśmy się skupić, niezależnie od własnych poglądów i niezależnie od barw partyjnych. Tak było na, na początku wojny, tuż po agresji rosyjskiej na Ukrainę, kiedy wydawało się, że rzeczywiście obie strony tego bardzo ostrego sporu politycznego trochę y, y, zrobiły krok do tyłu i, i zaczęły współdziałać, zaczęły mówić jednym głosem o tym, co powinna Polska zrobić, jakie działania podjąć na forum dyplomatycznym, ale też w, w takich relacjach dwustronnych z Ukrainą. I wydawało się, że i Donald Tusk, i Andrzej Duda, i wielu innych ważnych liderów politycznych w Polsce mówiło jednym głosem. Potem oczywiście to, to, to się nieco zmieniło, ale wydaje mi się właśnie, że akurat w tej, w tej sferze naszej pomocy dla Ukrainy i naszego wsparcia dla tego kraju w, w wojnie wciąż można mówić o pewnym kompromisie i, i, i o, o takim poczuciu, że Wielu polityków zdaje sobie sprawę z tego, że są pewne priorytety, których naruszać nie wolno. Ale chyba coś się jednak Ale niestety w takich, obszarów, takich obszarów jest dużo więcej. Ja też wspominałem o tym, że to, czego mi brakuje w polskim w naszym dyskursie yy, publicznym, to pewna wizja. Yy, wizja tego, jak Polska powinna się rozwijać, szczególnie jeśli chodzi o naszą gospodarkę, relacje wewnątrz Unii Europejskiej, ale także relacje transatlantyckie dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi. Brakuje mi takiego jasnego przesłania, które wyraziłby czy to premier Tusk, czy prezydent Andrzej Duda, czy prezes Kaczyński, czy dwóch kandydatów dzisiaj koalicji obywatelskiej w wyborach prezydenckich, czy też w prawyborach wewnętrznych Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Jak Polska powinna wyglądać nie za rok, za trzy lata, ale być może za 5, 10, czy nawet 50. Bardzo ciekawa była dyskusja. W tym kontekście ona nieco ucichła, ale mam wrażenie, że nie do końca, o CPK, o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Miał ja oczywiście mam bardzo jednoznaczne zdanie na ten temat, które ukrywałem przez długi czas, dlatego że. Jak już wspominałem, podczas mojej misji i w Izraelu, i w Waszyngtonie uznałem, że nie będę komentował spraw wewnętrznych jako dyplomata. Dzisiaj mogę to już czynić. Ja jestem zwolennikiem oczywiście budowy Centralnego Portu Telekomunikacyjnego i, i, i uważam, że ta debata była bardzo ożywcza. To znaczy, niezależnie od tego, co sądzimy o, o argumentach jednej czy drugiej strony, ta debata pokazywała, że, że są pewne istotne kwestie i istotne, ważne dylematy, nad którymi powinniśmy się pochylić, które powinniśmy rozstrzygnąć. I proszę zwrócić uwagę, jak bardzo, jak wiele osób zaangażowało się w tę debatę. Wszyscy poczuli się w obowiązku, żeby wyrazić swoje zdanie. I to było, powtórzę raz jeszcze, niezależnie od tego, jakie jest nasze zdanie o tym projekcie, to było bardzo korzystne z punktu widzenia właśnie pewnej debaty publicznej. Ja, ja mam wrażenie, że niezależnie od tego, jak bardzo ten temat nas podzielił, to, to ta dyskusja była poważna. Oczywiście też padały ostre argumenty i różne oskarżenia i zarzuty, ale jednak zdecydowana większość argumentów, które pojawiły się w tej, w tej dyskusji, to były argumenty poważne, racjonalne, merytoryczne I, i trochę mi brakuje właśnie dyskusji o tym właśnie, o centralnym porcie komunikacyjnym o naszej polityce choćby zbrojeniowej, prawda? Cieszę się, że zwiększamy wydatki na zbrojenia i to jest też pewien element pewnego konsensusu, o którym wspominałem wcześniej. Natomiast wciąż brakuje wizji, na przykład nie rozmawiałem, powiem panu, że jeden temat, który nie pojawia się w ogóle w, jakby w, w publicznych wystąpieniach Zdecydowanej większości polskich polityków, jak, jak Polska powinna zareagować w szerokim znaczeniu tego słowa na rewolucję technologiczną, którą, która dzisiaj odbywa się na naszych oczach. A mówię tutaj szczególnie o sztucznej inteligencji, o tym, jak, jak szybko postępują pewne zmiany, które są często nie do końca namacalne i trudne do uchwycenia. Ale o sztucznej inteligencji na przykład, gdybyśmy cofnęli się nieco w czasie i prześledzili wystąpienia najważniejszych polskich polityków, bardzo rzadko, jeśli w ogóle, do tego nawiązują. Tymczasem no, cały świat dzisiaj o tym rozmawia. Cały świat dzisiaj zastanawia się nad tym, jak bardzo sztuczna inteligencja będzie korzystnie wpływać na rozwój gospodarki w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, na relacje gospodarcze między największymi potęgami. Jak bardzo sztuczna inteligencja wpłynie na nasze życie codzienne, zawodowe, prywatne, jak zmieni internet, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aż prosiłoby się, ja z chęcią wysłuchałbym jakiegoś ważnego, wizjonerskiego wystąpienia jednego z najważniejszych polskich polityków w Sejmie, nie w Sejmie, na Wiecu Wyborczym. I chciałbym wysłuchać ich opinii, ich wizji. Może sami państwo Polska... rozumieją, co nas czeka. Ja sam do końca nie rozumiem, oczywiście. Natomiast no to ich zadaniem jest to, żeby taką wizję przedstawić. Tymczasem mam takie poczucie, niestety, i smutne wrażenie, że nasza polityka odbywa się toczy się od jednej konferencji prasowej do drugiej. Od jednego programu telewizyjnego do kolejnego, tak. to, to wszystko nam gdzieś umyka. Najważniejsze sprawy rzeczywiście umykają nam, nie są poruszane, nie są tematem poważnych rozmów i poważnych debat. Ja, oczywiście, jestem naiwny i mój optymizm idzie zbyt daleko i nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Ale jeśli mogę w tym programie wyrazić jakieś takie straceńcze marzenie to, to właśnie takie żebyśmy zaczęli rozmawiać o poważnych sprawach w sposób poważny kłócąc się przedstawiając skrajne argumenty owszem o tego nie unikniemy w polityce ale żeby jednak ta rozmowa toczyła się wokół tematów najważniejszych i takich które będą dla nas ważne istotne i które zmieniają nasze życie i będą je zmieniać w najbliższych latach słuchając się to, co Pan mówił, już chyba z pięć pytań mi się pojawiło w głowie, ale grzecznie słucham, bo taka też jest formuła tego programu, że przede wszystkim słucham i dopytuję niekiedy, bo zapraszamy gości właśnie po to, żeby poszerzyć pewne horyzonty, pewne tematy i myślę, że przekanał się w tę lukę właśnie potrzeby merytorycznej dyskusji jakoś wpisuje. Ale co do właśnie mediów i, i tych wiodących tematów, to pojawiła się ostatnio taka kwestia, która jest szeroko omawiana, a mianowicie. Rozmowa pani Doroty Wysockiej-Sznep, swoją drogą żony pani ambasadora znanego dyplomaty pana Ryszarda Sznepa i mhm. rozmowy z panem Grzegorzem Rzeczkowskim, który mhm. zasugerował, że Polska w pierwszych dniach wojny myślała nad podziałem Ukrainy, nad takim nowym porządkiem w Europie, co bardzo mocno zostało skrytykowane. No ale to, to jest. To moje jakby dopowiedzenie na temat tej debaty, na temat jakości tej debaty w mediach publicznych, które chyba powinny tutaj nadganiać e, wartością merytoryczną tych rozmów i tak dalej, jest inaczej. Te rozmowy pani redaktor, nie tylko ta, ale wiele innych nie do końca dobrze brzmią i są społecznie raczej źle odbierane, ale dopytuję o ten konkretny wątek, bo to nie tylko redaktor Rzeczkowski tak sugerował, mhm. wspomniany. Nie tak dawno Radosław Sikorski również, że Prawo i Sprawiedliwość, że polski rząd ówczesny w ogóle coś takiego rozważał. Nonsens wydaje się od razu, a może nie? Może ma pan inne informacje? Nie, ja nie mam żadnych innych informacji. Mało tego, uważam, że, że można w ciągu pięciu minut naprawdę znaleźć informacje, które przeczyłyby tym tezom i teoriom dość powiedziałbym ryzykownym dlatego że Polska zareagowała tak, jak powinna zareagować i przed inwazją rosyjską, kiedy było wiadomo, że taka groźba się pojawiła i może się spełnić, i tuż po rozpoczęciu wojny, to nasz kraj, nasz rząd był w awangardzie tych, którzy skierowali pomoc i militarną, i, i finansową, i polityczną, przede wszystkim werbalną, w takim sensie, dla Ukrainy. Premier Morawiecki odbył podróż po kilkunastu bodajże krajach europejskich, gdzie spotykał się z przywódcami państw unijnych, przekonując ich właśnie do tego, że ta groźba jest realna i że należy odpierać tę neoimperialną, agresywną politykę Rosji. Zaczęliśmy bardzo szybko dostarczać Ukrainie broń. Mówienie o tym, że Prawo i Sprawiedliwość przy wielu oczywiście wątpliwościach i krytyce, którą, której można by tę, tę partię i jej liderów poddać akurat w tym konkretnym kontekście. no To nazywanie Prawa i Sprawiedliwości partią prorosyjską to tak jakbyśmy nazywali Konfederację partią proukraińską mniej więcej. To są oczywiście teorie absurdalne. Przypomnę tylko, że... Oczywiście w tym, w, tym, w tym całym kontekście, kiedy mówimy o okresie między jesienią roku 2021 i rozpoczęciem inwazji, czyli w lutym roku następnego, wielu polityków, wielu ekspertów miało wątpliwości, czy do tej inwazji dojdzie. Wielu przekonywało, że na pewno nie, że Putin się na to nie odważy. Pamiętamy też te wszystkie raporty amerykańskiego wywiadu i starania amerykańskich polityków i ekspertów i właśnie przedstawicieli służb, żeby przekonać Europejczyków, że ta groźba jest rzeczywiście bardzo realna. Sam prezydent Zeleński, przypomnę, i co nie jest tajemnicą, także w ten, ten scenariusz nie do końca wierzył i bardzo narzekał na to, że. Tego typu plotki, i pogłoski, i kreślenie tego typu scenariuszy bardzo źle wpływa na przykład na ukraińską gospodarkę, na notowania chrywne, i tak dalej, tak dalej. Pamiętam te wypowiedzi. No i Potem, oczywiście, okazało się, że, że te raporty amerykańskiego wywiadu i te przewidywania niektórych amerykańskich polityków, bo nie wszystkich, oczywiście. Niestety się spełniły. Polski rząd, polscy ministrowie także mieli co do tego wątpliwości, ale było to oczywiście zrozumiałe. Powtórzę raz jeszcze, w całym tym kontekście debaty o tym, czy Rosjanie wejdą, czy nie wejdą, jak, jak bardzo Putin będzie zdeterminowany do tego, żeby, żeby tę wojnę wszcząć. Natomiast na opowiadanie o tym, że, że, że polski rząd. Wówczas premiera Morawieckiego myślał o rozbiorze Ukrainy. No, proszę mi wybaczyć, ale ja tutaj się zatrzymam i nie będę używał zbyt, zbyt radykalnych sformułowań. Ale pan ambasador Kumoch użył takich tak, słów. Tak, zdawało się, się w że polemikę... Redaktor Rzeczkowski chyba chrzani głupoty, czy jakoś tak, czy bzdury. Tak. I co ciekawe, redaktor Rzeczkowski z takim wręcz. Poskarż poskarżył się MSZ-owi, proszę tutaj interweniować szybciutko. Pocwan ambasador no, takich słów. Byłoby, że... byłoby to zabawne, gdyby nie trochę, trochę jakby szerszy kontekst tego, jak dzisiaj funkcjonują media, i nie mówię tutaj wyłącznie o mediach publicznych, i jak łatwowierni są odbiorcy tych mediów po obu stronach tego sporu politycznego. Mówiłem tutaj o tym, że ta polska scena polityczna jest mocno spolaryzowana, a Polska nie jest oczywiście wyjątkiem, bo. Podobną sytuację mamy czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Hiszpanii, czy w Niemczech, czy we Włoszech. Ale chodzi mi o to, że żyjemy w takich dwóch bańkach, także medialnych. To znaczy polscy wyborcy, polscy odbiorcy mediów coraz bardziej są w sobni i coraz rzadziej sięgają po inne media, po inne argumenty, coraz mniej chętnie wystawiają się na narracje i retorykę drugiej strony. Ja z pełną determinacją, naprawdę, proszę mi wierzyć, od wielu lat staram się właśnie wystawiać się na argumenty i narracje i opowieści, które nie są do końca zgodne z moimi poglądami politycznymi które czasami mnie drażnią, które często mnie irytują, ale naprawdę uważam, że dla własnego zdrowia psychicznego powinienem od czasu do czasu z tej bańki wyjść, którą sam jakby jestem wpychany, sam siebie w tę bańkę nie wpycham. Ja jestem w nią wpychany przez media społecznościowe, przez najróżniejsze algorytmy. To nie, nie muszę tutaj tłumaczyć, jak, jak to oczywiście funkcjonuje. Znaczy jedno kliknięcie na jednego tweeta y, autora, dziennikarza, eksperta czy polityka, który wyrazi jakiś tam radykalny pogląd na tę i na inną sprawę, natychmiast sprawia, że jesteśmy prowadzeni do kolejnych tego typu tweetów i do, tej, do tego obozu, w którym te tweety cieszą się i te komentarze i te opinie cieszą się największą popularnością. I tym samym jesteśmy w tej bańce zamykani. I naprawdę zachęcam wszystkich, żeby z tych bań, baniek swoich własnych uciekali, nie za często może, ale jednak, żeby starali się wystawiać właśnie samych siebie na inną narrację, powtórzę, czasami drażniącą, czasami irytującą, ale naprawdę jeżeli tego nie, nie uczynimy, to, to ta polaryzacja będzie postępować, będziemy coraz bardziej radykalni. I do czego zmierzam? Do puenty mianowicie takiej, że i widać to już dzisiaj, szczególnie po tym przykładzie, który Pan przytoczył, że niezależnie od tego, jakie są fakty, jaka jest prawda obiektywna, jakie, jak łatwo jest znaleźć rzeczywiście newsy, które na przykład przeczyłyby tym teoriom redaktora Rzeczkowskiego. To są tysiące, jeśli nie setki tysięcy ludzi w sieciach społecznościowych, odbiorców mediów, którzy w te wszystkie za przeproszeniem bzdury wierzą i naprawdę nie sposób ich przekonać. Jak mógłbym, ja nie wdaję się w polemikę, jak pan się domyśla, z wieloma przedstawicielami tej najbardziej zajadłej frakcji. Silnych razem, między innymi na Twitterze, ponieważ wiem, że nie byłbym w stanie, nawet przytaczając, publikując linki, zdjęcia, screeny, które tym właśnie tezą o opisie jako partii, która dążyła do, do rozbioru Ukrainy, przeczyć, ponieważ Ci ludzie by mi nie uwierzyli, nie uwierzyliby panu, gdyby pan takich argumentów używał. Uznaliby, że to są fake newsy, że nic takiego nigdy nie zaszło, że do tych wydarzeń nie doszło, że nikt nigdy czegoś takiego nie powiedział i na pewno redaktor czy ambasador Magierowski bezczelnie kłamie. Zaznaczek woli sprawiedliwości, że po drugiej stronie barykady też często z takimi reakcjami się oczywiście spotykamy. Całkowite wyparcie narracji drugiej strony. Ale takie stuprocentowe, to znaczy w takim właśnie sensie, że, że zamykamy oczy, to się nie wydarzyło. Tego nikt nigdy nie powiedział. Premier Malowiecki na pewno nie pojechał do tych jedenastu stolic, czy kilkunastu europejskich i nie namawiał i nie przekonywał swoich kolegów z innych rządów, że ta, ta rosyjska, do tej rosyjskiej agresji może dojść. Więc y, tego się obawiam, że to jest proces, nie wiem, czy nieodwracalny, ale obawiam się, że tak, że, że te bańki będą coraz bardziej e, szczelne, i to dla debaty publicznej w Polsce jest bardzo groźne. Rzeczywiście, algorytmy mediów społecznościowych nie ułatwiają tutaj zadania, bo zamykają tak w pewnym nurcie, pewnym, jak to na YouTubie się mówi, kanale przesyłu informacji. I gdzieś to my też to widzimy na, na YouTubie, że, że tak to po prostu wygląda. Pewne rozmowy nie docierają do, do naszych odbiorców, bo w sumie. Inaczej oceniane czy, czy wartość. E, nie, poglądy niektórych gości się nie podobają i już te wyświetlenia są po prostu mniejsze. I, ale zostawmy to na boku, chciałbym po, porozmawiać o tej rzeczywistości, którą już mamy. Donald Trump wygrywa wybory, będzie pod koniec stycznia ponownie prezydentem Stanów Zjednoczonych i jest już po rozmowie z naszym prezydentem, z prezydentem Andrzejem Dudą. I wiemy, że będzie spotkanie jeszcze przed zaprzysiężeniem. E, jak pan interpretuje taką zapowiedź dość szybką? Yy, tak, jest kilku przywódców, z którymi Donald Trump utrzymywał trochę cieplejsze relacje, także wtedy, kiedy nie był prezydentem. między z nich jest między nimi prezydent Duda, ale też na przykład prezydent Argentyny, Javier Milley, który zdaje się, że już spotkał się z, z prezydentem-elektem. Yy, Viktor Orban, premier Węgier i tak dalej, i tak no, dalej. Lista prawicowych przywódców różnych państw, którzy... Także podczas kampanii nawet otwarcie wspierali prezydenta Trumpa. Myślę, że to jest dobra zapowiedź i myślę, że te kontakty należy utrzymywać nawet jeszcze przed 20 stycznia, czyli datą zaprzysiężenia prezydenta Trumpa. Ja pamiętam, że podczas mojego z kolei wysłuchania w komisji parlamentarnej. Zanim jeszcze wyjechałem do Waszyngtonu, mówiłem o tym, że oczywiście Polsce, niezależnie od tego, kto w Polsce rządzi, powinno zależeć na tym, żeby utrzymywać dobre relacje z każdym prezydentem Stanów Zjednoczonych i z, i z oboma najważniejszymi obozami politycznymi w Ameryce i z Republikanami i z demokratami. Zresztą mówił też o tym minister Sikorski także kilka dni temu. Na, na tym polega, po, powinna polegać skuteczna dyplomacja. Pojawiły się między innymi informacje o tym, że Marco Rubio miałby zostać sekretarzem stanu w nowej administracji prezydenta Trumpa. Bardzo znany i wpływowy senator z Florydy. Zresztą byłby pierwszym, jeśli dobrze pamiętam, pierwszym politykiem pochodzenia latynoskiego, który objąłby to zaszczytne i bardzo prestiżowe stanowisko. I pamiętam, że kiedy jeszcze Jakub Kumoch, dzisiaj ambasador w Pekinie, był ministrem w kancelarii prezydenta Dudy, odpowiedzialnym właśnie za, za politykę międzynarodową, to był w Waszyngtonie, spotkał się z Marko Rubio. Pamiętam, że to była bardzo, bardzo dobra i owocna rozmowa, więc jakieś tam nasiona zostały zasiane dwustronnych kontaktów i mam nadzieję, że zostaną utrzymane. I pamiętam właśnie, że rozmawialiśmy między innymi o, o wojnie w Ukrainie i Marko Rubio przedstawiał stanowisko, które tak naprawdę było tożsame z naszym. Człowiek o niezwykłym, bardzo bogatym, bardzo długim doświadczeniu jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, członek komisji do spraw wywiadu Amerykańskiego Senatu, więc z dostępem do naprawdę najtajniejszych informacji. Myślę, że dlatego, między innymi, ma takie zdanie i taką opinię na temat wojny w Ukrainie jak jak i jak Ameryka powinna się w tej kwestii zachowywać. Ma zdanie bardzo jasne. Jest bardzo wiele takich przykładów, kiedy udawało nam się nie mówię tylko tutaj wyłącznie o ambasadzie w Waszyngtonie, ale no jakby takim szerszym gronie polityków utrzymywać rzeczywiście kontakty, czy też nawiązywać relacje z osobami, które wcześniej były już w administracji, pierwszej, prezydenta Trumpa, czyli w latach 2016-2020 i które do tej administracji być może, przynajmniej niektóre z tych osób wrócą. Mike Waltz, tak, nowy, między innymi. Tak, nowy Prawdopodobnie nowy doradca bezpieczeństwa narodowego, także człowiek, były żołnierz komando zresztą, który służył i w Iraku i w Afganistanie, także w ogromnym doświadczeniu i ktoś, kto ma też bardzo otwartą głowę i, i, i trochę lepiej zna się pewnie na Europie Środkowo-Wschodniej niż wielu innych polityków amerykańskich. Mówił między innymi o tym bardzo wyraźnie w wielu wywiadach, że należy wręcz przykręcić śrubę Rosji, jeśli chodzi szczególnie o sankcje. Że Rosja niestety wciąż jeszcze eksportuje zbyt wiele ropy i zbyt wiele gazu, dzięki czemu zdobywa fundusze na, na kontynuację wojny w, w Ukrainie i należy te sankcje zdecydowanie zaostrzyć. To jest akurat bardzo pozytywny, dobry sygnał, bo znów. I poprzedni rząd Prawej i Sprawiedliwości, i obecny rząd Koalicji Obywatelskiej, chyba nawet poprzedni rząd, częściej i w bardziej intensywny sposób namawiał społeczność międzynarodową do tego, żeby te, akcje, żeby te sankcje jednak mocno zaostrzyć i pogłębić. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze te nominacje nie zostały sformalizowane. Musimy rzeczywiście poczekać, tak naprawdę, do 20 stycznia, kiedy. Prezydent Trump zostanie zaprzysiężony, kiedy poznamy w pełni e, e, skład nowego gabinetu. Wielu przekłada sukces Trumpa na sytuację na polskiej scenie politycznej, dostrzegając tutaj jakąś szansę potencjalnego zwycięstwa dla kandydata <coughs> prawicy. To nie jest takie jednoznaczne, takie proste. Mamy inny też system w ogóle wyborczy, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, inny układ sceny politycznej. E, no, wydaje się, że tu powinien być kandydat. Jeżeli już centroprawicowy, centrowy, a nie prawicowy, żeby wygrać te wybory. Ale chciałem zapytać przede wszystkim o ten wpływ na polską scenę, na Polskę, na naszą sytuację, bo no, wciąż Stany Zjednoczone, największy sojusznik tutaj chyba nie ma jakiejś e, mhm. polemiki wokół tego, wokół tej tezy, aczkolwiek to niektórzy w jakichś innych sojuszników być może, ale, ale jednak większość społeczeństwa jest. Proamerykańskie w Polsce i co z tego wynika, że to Trump akurat, a nie Kamala Harris dla nas, dla Polaków. Myślę, że ten optymizm części polskiego obozu konserwatywnego wynika z faktu, że jest taka nadzieja i przekonanie, że oto odwracają się pewne trendy globalne. Między innymi, jeśli chodzi o debatę na, na, na tematy kulturowe, pewne zmiany społeczne, podam powiem jeden bardzo. Konkretny i bardzo szczegółowy przykład, mianowicie w ostatnim czasie bardzo wiele firm, dużych koncernów amerykańskich, ogłosiło, że rezygnuje czy likwiduje swoje tzw. departamenty DEI, które zajmowały się promowaniem inkluzywności, różnorodności w tychże właśnie wielkich firmach technologicznych, zbrojeniowych. Wszelkiego rodzaju. Odejście od tej ideologii woke, tak? czyli po polsku wokeizm mniej więcej. Wo Nie wiem, czy to słowo już się zakorzeniło w Polszczyźnie, <laughs> ale, ale tak, właśnie dokładnie o to chodzi. I, i, i oczywiście te, te decyzje ogłaszane w ostatnich tygodniach przez wiele firm były mocno nagłaśniane także przez, przez polskie konserwatywne media. I podchwytywane przez polityków, m.in. Sprawę i Sprawiedliwości. Więc myślę, że na tym opierają też swój optymizm, że, że oto widzimy, że, 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 te, że ta tendencja została zatrzymana, a nawet w pe pewnym stopniu cofnięta. Nie jestem socjologiem ani politologiem i trudno mi ocenić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z takim zjawiskiem ale myślę, że, że bardziej chodzi o trendy globalne niż, jak Pan zresztą słusznie zauważył, o podobieństwa między polskim systemem politycznym a amerykańskim, bo gdy spojrzeć na przykład na tematy, które były poruszane podczas kampanii w Stanach Zjednoczonych, to one tak naprawdę nijak nie mają się do tych dylematów, problemów, z którymi borykamy się my. Nie mamy kryzysu imigracyjnego na naszej południowej granicy. Nie ma, znaczy mamy oczywiście problem z inflacją i z, z mocno rosnącymi cenami, ale proszę mi wierzyć, że Amerykanie mają z tym dużo poważniejszy problem. Nie mamy odpukać problemu z, z plagą fentanylu i opioidów, A w które przypadki się zdarzają. Tak, ale no to nie jest zupełnie oczywiście inna, inna skala. Nie mamy dyskusji o tym, jak, jak traktować i co robić w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. To, to, to jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo intrygująca debata w Stanach Zjednoczonych, do jakiego stopnia Stany Zjednoczone powinny polegać na własnych zasobach energetycznych i jak budowanie nowych gazociągów, rurociągów, odwierty, jak to wpływa na politykę klimatyczną, także w Polsce oczywiście też mamy, Debatę bardzo ostrą na temat polityki klimatycznej, ale zupełnie innego rodzaju, ponieważ mówimy tutaj o, o pewnych regulacjach, na przykład, które są narzucane przez Komisję Europejską. Stany Zjednoczone nie muszą się martwić o to, co im narzuci Komisja Europejska, ponieważ nie, nie są członkiem Unii Europejskiej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, napięcia na tle rasowym, na przykład, w Stanach Zjednoczonych, bardzo żywe. Tutaj nie aż tak, przynajmniej. Tak? czy jakby skład demograficzny w Polsce jest zupełnie inny niż w Stanach Zjednoczonych. No, opowiadam tutaj oczywiście banały, ale zmierzam do tego, że naprawdę trudno jest porównywać scenę polityczną w Stanach Zjednoczonych, problemy, z którymi amerykańscy politycy muszą się zmierzyć. Ale to z nie tym, znaczy, że nie ma żadnego wpływu. Oczywiście. Na Polskę. Ale jak mówię, wpływ jest raczej ideologiczny, a nie. w się, że trendów, nurtów, które tak. gdzieś tam się pojawiają. Tak. No i oczywiście to jest, to jest dylemat, przed którym stoi dzisiaj prezes Kaczyński i, i, i inni liderzy partyjni w prawie i sprawiedliwości. Jakiego kandydata wybrać? Ja oczywiście nie chciałbym tu nikogo wskazywać i sugerować, kto powinien być kandydatem prawa i sprawiedliwości. Mówię tylko właśnie o tym, że rozumiem tę, mówiąc kolokwialnie, zagwostkę pana prezesa Kaczyńskiego, czy pójść w stronę pewnego radykalizmu, także jeśli chodzi o retorykę ale też jakby pewne merytoryczne rozwiązania, czy też zastanowić się nad kandydatem rzeczywiście trochę bardziej umiarkowanym, który w drugiej turze byłby w stanie jednak powalczyć, czy to z Rafałem Trzaskowskim, czy z Radosławem Sikorskim, o głosy centrum. Z tym oczywiście Prawo i Sprawiedliwość zawsze miało, miało duży problem. Udawało się do tej pory te, w kilku przypadkach te wybory wygrywać nawet używając rzeczywiście dosyć radykalnej retoryki, przypomnę, że prawo i sprawiedliwość rządziło jednak przez 8 lat. W Polsce Andrzej Duda dwukrotnie wygrał wybory prezydenckie, więc ja nie mam tutaj gotowej recepty ani, ani gotowej sugestii, co powinien zrobić prezes Kaczyński, bo oba, w przypadku obu rozwiązań, czyli postawienia na... Kandydata trochę bardziej radykalnego, bardziej prawicowego, mówiąc oględnie, czy postawienie na kandydata bardziej umiarkowanego, o trochę bardziej wyparzonym języku, nie wiem, co, co przyniesie większe korzyści, prawo i sprawiedliwości. Ja słyszałem takie głosy oczywiście, że oto powinniśmy właśnie pójść. W tym samym kierunku, w którym poszedł Donald Trump i jego i, i, i tak jak doradzali mu jego najbliżsi współpracownicy. Ale powtórzę, okoliczności są zupełnie inne, warunki są zupełnie inne, tradycja i kultura polityczna też różnią się znacząco w, w Polsce i w, w Ameryce. No, tak czy inaczej, to będą bardzo ciekawe wybory prezydenckie. Czy rola Polski w relacji? z nami Zjednoczonymi wzrosła, bo wciąż pojawiają się takie głosy, że my się tutaj ekscytujemy, politycy PiSu skandują nazwisko Trumpa, w Sejmie cieszą się, na Prawicy wszyscy się, wszyscy się cieszą. Okej, okay, gdzieś tam ten, ten entuzjazm rozumiem, ale czy, czy w Stanach Zjednoczonych w ogóle gdzieś tam to jest zauważane? No bo z drugiej strony no, Donald Trump jednak zadzwonił do prezydenta Andrzeja Dudy, jest to jednak w tym dość wąskim gronie przywódców, ale czy mówię teraz o generalnej ocenie naszej roli, roli Polski w Stanach Zjednoczonych, bo wciąż są ludzie, którzy mówią, my się ekscytujemy, tak jak już mówię, a oni nawet nie wiedzą, gdzie Polska leży. Jak to jest w praktyce? No, pan jako dyplomata, były ambasador to wie doskonale. No, oczywiście, że, że zdecydowana większość Amerykanów nie wie, gdzie leży Polska. Podobnie jak my nie wiemy, gdzie leży Nebraska czy Ohio. Że nie chciałbym tutaj stawiać znaku równości, oczywiście, między wiedzą geograficzną czy historyczną Amerykanów i Polaków wzajemną. Natomiast, no, oczy, oczywiście, powiem Panu zupełnie otwarcie, że po tych wszystkich no, naprawdę wielu spotkaniach z przedstawicielami Elit waszyngtońskich, politykami, senatorami, członkami Izby Reprezentantów, ludźmi z najróżniejszych think tanków amerykańskich. Proszę mi wierzyć, że ich wiedza na temat Europy Środkowo-Wschodniej jest dużo szersza, niż nam się wydaje. Nie wszystkich oczywiście. Natomiast to były bardzo dobre zazwyczaj rozmowy, ponieważ ja wiedziałem, że rozmawiam z ludźmi, którzy jednak mają pojęcie o tym, jakie były koleje losu Polski, Czech, Rumunii, krajów bałtyckich w ostatnich kilku dekadach. Więc ta rozmowa oczywiście, te rozmowy były dużo bardziej owocne niż... Gdybym to mówiąc brutalnie rozmawiał z, z, z jakimś zwykłym pracownikiem jakichś zakładów w Ohio, właśnie czy w Iowa, gdzie ta wiedza oczywiście jest dużo e, płytsza, e, podobnie jak nasza wiedza o, o tej głębokiej e, Ameryce. Czy nasza rola wzrośnie? E, trudno powiedzieć. Oczywiście prezydent Trump jest politykiem nieprzewidywalnym zupełnie. Jedno jest pewne, to, to nie będzie relacje z, z Polską, czy nawet szerzej relacje z Europą Środkowo-Wschodnią nie będą na pewno priorytetem, a przynajmniej nie w pierwszym, na pierwszym etapie funkcjonowania nowej, nowej administracji prezydenta Trumpa. Ja tutaj wspominałem Marco Rubio i uważam, że to byłaby znakomita kandydatura, także z naszego punktu widzenia. Nie dlatego, że Marco Rubio zna Polskę, nie wiem czy, czy kiedykolwiek w Polsce był ale dlatego właśnie, że jego wiedza na temat, jakby ogólna wiedza na temat kwestii bezpieczeństwa jest na pewno dużo głębsza i dużo szersza niż w przypadku wielu innych amerykańskich polityków. Także rozmowa z nim o Ukrainie, o, o, o naszych obawach i, i dylematach i zmartwieniach jest, znaczy byłaby dużo bardziej owocna niż w, w przypadku każdego innego polityka. A z drugiej strony, jak się prześledzi jego wypowiedzi, to zdecydowana większość z nich dotyczyła na przykład relacji amerykańsko-chińskich. On jest uznawany za człowieka, który ma bardzo też ekstremalne poglądy i bardzo ostre na temat polityki amerykańskiej wobec Chin, która według niego powinna zostać zastrzona, że Chiny są największym nie tylko konkurentem, ale wręcz rywalem geopolitycznym Stanów Zjednoczonych, co też oczywiście nie jest żadnym odkryciem. Ameryki, men, ale tak rzeczywiście jest. Więc myślę, że, że w przypadku nowej administracji Trumpa i ewentualnego nowego sekretarza stanu, czyli Marka Rubio, to raczej relacje z Chinami i całym regionem Indo-Pacyfiku będą dużo ważniejsze niż relacje z Europą Środkowo-Wschodnią. Już nie wspominając o tym, że zważywszy na korzenie etniczne Marco Rubio, to, to, to jakby wróci, wrócą tematy związane z polityką amerykańską wobec Ameryki Łacińskiej, a w tym właśnie między innymi kryzys imigracyjny. Ostatnia rzecz, a propos naszej ewentualnej roli w tej nowej układance i naszych relacji z Waszyngtonem. Rzeczywiście, już wielu komentatorów i, i publicystów zastanawia się nad tym, kto dzisiaj będzie takim najważniejszym głosem Europy w relacjach z Donaldem Trumpem i jego administracją. Czy to będzie Viktor Orban, z którym jak wiadomo, chyba są na, Donald Trump utrzymywał najcieplejsze relacje, czy to będzie właśnie prezydent Andrzej Duda, czy ktoś inny, czy Emmanuel Macron, który przypomnę kiedyś podejmował z fanfarami Donalda Trumpa, zresztą z okazji Dnia Bastylicznego, Nowego Święta, Święta Francji w Paryżu właśnie. Donald Trump bardzo często i bardzo pozytywnie się o Emmanuelu Macronie, prezydencie Francji wypowiadał. Ja myślę, że Emmanuel Macron jest na tyle sprawnym politykiem i na tyle uważał na słowa w ostatnich latach, w się do wielu innych polityków europejskich, nie obrażając intencjonalnie Donalda Trumpa, że to on może przejąć tę pałeczkę i to on może być głównym interlokutorem Donalda Trumpa, jakby po tej stronie oceanu w, w sensie politycznym. Viktor Orban, na pewno, ja opowiem tylko jedną anegdotę związaną z moim serdecznym przyjacielem, zresztą. Ambasadorem Węgier w Waszyngtonie Sabolcz-Takacz, który często w takich nieformalnych, półprywatnych rozmowach trochę narzekał na to, że, co zresztą nie było tajemnicą, że rząd węgierski, a szczególnie sam premier Viktor Orban, był w Waszyngtonie poddany pewnemu ostracyzmowi przez administrację demokratyczną prezydenta Bidena no, z różnych powodów. Oczywiście, natomiast Węgrzy mieli ogromne problemy, żeby zorganizować jakąkolwiek wizytę, nawet na poziomie wiceministerialnym w Waszyngtonie, więc ambasador Węgier rzeczywiście, mówiąc pół żartem, no trochę musiał kombinować, żeby te relacje podtrzymywać, więc na przykład bardzo dbali Węgrzy o to, żeby organizować różne spotkania. Konferencję z Heritage Foundation, czyli z jednym z najważniejszych, najbardziej wpływowych think tanków waszyngtońskich, ale bardzo mocno związanym właśnie z Trumpem i z jego otoczeniem, szczególnie w ostatnim y, czasie. Więc te, te związki między dyplomacją węgierską a Heritage Foundation były coraz ściślejsze i coraz, coraz głębsze, no właśnie z tego powodu, że, że trudno im było nawiązywać relacje i normalne rozmowy. Z, po prostu z administracją. Więc, więc dzisiaj myślę, że Wiktor Orban rzeczywiście może na białym koniu wjechać do Waszyngtonu i będzie przyjmowany naprawdę z rozwiniętym, czerwonym dywanem. Pytanie właśnie brzmi: czy, czy jego siła polityczna jest, jest na tyle poważna, istotna, żeby, żeby to on właśnie stał się najważniejszym rozmówcą prezydenta Trumpa w tym nowym rozdaniu? Myślę, że wracając do mojej poprzedniej myśli, ja stawiałbym tutaj raczej na Emanuela Macrona, natomiast na pewno nie na Niemcy i na Berlin. Co z jednej strony, też słyszałem wielokrotnie tego typu opinie, byłoby korzystne z naszego punktu widzenia, że właśnie Berlin zostałby odsunięty na boczny tor. Oczywiście nie zostanie do końca odsunięty na boczny Tor, natomiast też nie jest tajemnicą, że Donald Trump. Niemcy jako państwo oraz Niemców specjalną sympatią nie darzy. Pamiętamy, pamiętamy jego najróżniejsze perypetie związane z, z relacjami amerykańsko-niemieckimi za jego pierwszej kadencji, kiedy kanclerzem Niemiec była Angela Merkel. I pamiętamy jego wypowiedzi dotyczące między innymi uzależnienia energetycznego Niemiec od Rosji. Bardzo krytyczne i takie, z którymi ja myślę, że i pan i ja, pod którymi byśmy się podpisali wielu polityków Europy Środkowo-Wschodniej. Bardzo ciekawe będzie także obserwowanie tego, jak prezydent Trump i jego najbliżsi współpracownicy będą traktować Niemcy jako ważnego gracza europejskiego w, tej, w tym nowym równaniu. Wspomniał pan, że część przywódców europejskich no jednak nie gryzło się w język. Krytykowali dość ostro Donalda Trumpa w ostatnich latach. Czy dla nich zwycięstwo Trumpa było zaskoczeniem, że oni nie byli przygotowani na taki scenariusz? Ci rozsądniejsi byli przygotowani na taki scenariusz. Mówię o tych nierozsądnych, mier co tak paplali cały <laughs> czas i ka gadali. Ka każdy <laughs> doświadczony polityk no, musi być przygotowany na tego typu rozwiązania i niespodzianki. Dla mnie zwycięstwo Trumpa dużą niespodzianką nie było. Jego skala chyba tak. I dla wielu nawet takich, którzy spodziewali się, że, że Trump powróci do Białego Domu. Myślę, że te rozmiary jego zwycięstwa w tych wyborach mogły być zaskoczenie. Kamala Harris jednak została zmiażdżona tak naprawdę. Co pokazuje też, że chyba europejscy politycy, nie wszyscy, ale wielu z nich nie do końca rozumie Amerykę i nie do końca wie, y, jak, jakie są inne podziały społeczne w Ameryce, jak głębokie, y, jak bardzo właśnie europejska polityka czy europejskie wyobrażenia y, nie przystają do tego, co myśli się i, i o czym się debatuje y, y, w Stanach Zjednoczonych. Y, więc y, czy byli przygotowani? No, Teraz się przygotowują rzeczywiście dosyć intensywnie. Zabawne jest, są niektóre sformułowania, które padały z ust ważnych europejskich polityków w ostatnich dniach, na przykład na temat polityki klimatycznej, właśnie. Tak? A nagle się okazuje, że będziemy importować Europa, w sensie, będzie importować więcej gazu skroplanego ze Stanów Zjednoczonych, że tutaj musimy zacieśnić współpracę, że ten zielony deal nie do końca jest chyba słusznym kierunkiem. No, Rafał Trzaskowski teraz jest obrońcą polskich rolników. Tak. Premier Tusk mówi, że, że te różne rozwiązania narzucane przez Komisję Europejską rozbrajają, jeśli dobrze pamiętam czasownik, którego użył, rozbrajają polską gospodarkę. Pełna zgoda. Tylko, że dlaczego i skąd ta nagła wolta i dlaczego premier Tusk w ostatnich latach mówił zupełnie coś innego, podobnie jak Rafał Trzaskowski, podobnie jak Radosław Sikorski wielu innych polityków. Rzeczywiście imponujące jest to, jak bardzo zwycięstwo Trumpa w takiej skali właśnie nagle zmieniło poglądy wielu europejskich polityków na absolutnie kluczowe sprawy. Pytanie jest, mi, czy rzeczywiście oni zmieniają swoje poglądy, bo, bo z drugiej to, to strony to, to paradoksalnie. paradoksalnie to nie jest dobry sygnał, i to nie jest pozytywne zjawisko, bo można by sobie pomyśleć, no, jeżeli są i chcą być postrzegani jako politycy samodzielni i dbający o dobro publiczne, no to nagła zmiana lokatora w Białym Domu, która tak bardzo wpływa 180 stopni tak naprawdę, na ich poglądy, na tematy absolutnie najbardziej fundamentalne w dyskusję publicznym w Europie, no to przepraszam bardzo, jak dojdzie za 4 lata do kolejnej zmiany, Trump oczywiście nie będzie mógł startować, być może demokrata wróci do Białego Domu, to co? Okaże się, że znowu zmieniamy o 180 stopni naszą politykę klimatyczną, bo oto będziemy mieli sojusznika w Białym Domu. No, nie wiem, czy to jest najlepszy kierunek i najlepsza strategia. Myślę, że dla, dla europejskiej gospodarki, niezależnie od tego, jakie są nasze poglądy na temat Radykalizmu pewnych rozwiązań w tej właśnie sferze polityki klimatycznej, już trzymając się tego tematu. Myślę, że dla europejskiej gospodarki najważniej, dla, dla biznesmenów, przedsiębiorców, właścicieli firm mniejszych, dużych, wielkich koncernów, najważniejsza jest przewidywalność. Czy znaczy można sobie. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że, że wielu europejskich, dla wielu europejskich polityków kwestie związane z polityką klimatyczną. Z ocieplaniem klimatu są najistotniejsze, i rozumiem ich obawy, troski i to, że chcieliby ten proces powstrzymać, no ale jeżeli miałoby to zdusić nie tylko polską gospodarkę, ale nawet niemiecką czy francuską, jeżeli te, te zmiany są tak gwałtowne, i jeżeli okaże się, że żaden prezes, żadnego dużego koncernu, szczególnie takiego, który jest, na, na, który działa w tym obszarze, i który jest poddany wpływom bardzo istotnym, związanym z pewnymi rozwiązaniami legislacyjnymi, prawda? Czy to będzie fabryka produkująca, czy to będzie elektrownia, czy to będzie fabryka produkująca nawozy sztuczne, które jak wiemy, tego typu produkcja wymaga ogromnych nakładów energetycznych, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie będziemy wiedzieli, jak będą się kształtować ceny energii w najbliższych latach, nie będziemy wiedzieli, jaka będzie polityka. Unii Europejskiej, szeroko rozumianej, jeśli chodzi o energetykę jądrową, właśnie na co stawiamy w najbliższych 5-10-20 latach, no to źle to wróży europejskiej rozumowności. Znów brak wizji, tak? Znów, znów brak wizji i paradoksalnie okazuje się, że Donald Trump akurat w tym obszarze polityki klimatycznej czy, czy bezpieczeństwa energetycznego ma wizję dużo bardziej skrystalizowaną, dużo jaśniejszą. Znów, niezależnie od tego, co o niej myślimy, ale myślę, że, że to było też i wciąż jest oczekiwanie amerykańskiego biznesu, pewnej stabilności, pewnej przewidywalności w tym właśnie obszarze. Mm -hmm. Poseł Lewicy Maciej Konieczny, wtedy kiedy politycy pisu skandowali Donald Trump w Sejmie, on wyszedł. Z czego wy się cieszycie? Będzie teraz wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską, będą cła, będzie bezrobocie jeszcze wyższe niż teraz, więc tutaj obawy części polskiej sceny politycznej właśnie w związku z polityką Trumpa, rzeczywiście może być spór, jakaś coś na kształt wojny handlowej, Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską, że wejdą, wejdzie kwestia CEU e, i to zdusi jeszcze bardziej tą e, gospodarkę europejską, która tak naprawdę jest zduszana poprzez te, te projekty klimatyczne, e, to szaleństwo klimatyczne. Już przed nami przecież wejście w życie ETS-2 początku mhm. 2027 roku, więc to będzie będą te etapy. I jeszcze ewentualny spór gospodarczy z USA. to To jest realny scenariusz? To jest realny scenariusz. Y Donald Trump często powtarzał, że jego obowiązkiem jako prezydenta będzie obrona, ochrona miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych, że Amerykanie cierpią na tym, że amerykańska gospodarka zbyt mocno otworzyła się na konkurencję ze strony choćby właśnie Chin czy Unii Europejskiej i Trzeba tę konkurencję mocno ograniczyć. Oczywiście cła są jednym z najbardziej popularnych i najłatwiejszych do wprowadzenia tak naprawdę narzędzi. Oczywiście to jest obosieczny miecz i myślę, że sam Trump i jego najbliżsi współpracownicy, tacy, którzy zajmują się sprawami gospodarczymi, też zdają sobie z tego sprawę, szczególnie w przypadku takich wrażliwych sektorów jak przemysł motoryzacyjny właśnie czy energia szeroko rozumiana. I tutaj Amerykanie, nowa administracja prezydenta Trumpa będzie musiała postępować bardzo ostrożnie. Jest bardzo cienki lód. Pytanie brzmi, na ile Europa na przykład, czy Chiny... Będą odpowiadać na tego typu działania. Tu się wtrąca, Unia Europejska już nałożyła cła na samochody elektryczne. Tak, to że to nie spowodowało wycofanie jest... produkcji tak. z siłą rzeczy z Polski, między innymi. Więc my na pewno to odczujemy. Nam oczywiście powinno zależeć jako Polsce na jak najbardziej swobodnym przepływie i usług, i towarów, i jak najbardziej wolnym rynku światowym, nie powinniśmy na pewno przyłączać się do tych, do, do tych apeli o to, żeby właśnie wszczynać jakąkolwiek wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i vice versa, nie powinniśmy wspierać prezydenta Trumpa w jego staraniach o to, żeby nakładać nowe cła i, i dusić konkurencję ze strony Unii Europejskiej, no bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc możemy, mówiąc kolokwialnie, oberwać rykoszetem i to bardzo mocno. Oczywiście nasze interesy ze Stanami Zjednoczonymi, nasze relacje dwustronne handlowe nie są aż tak intensywne i tak bogate i tak wrażliwe właśnie jak w przypadku Francji czy Niemiec. Natomiast no, myślę, że powinniśmy w miarę możliwości jednak przekonywać naszych amerykańskich partnerów do tego, że, że to, to nie jest najlepsze rozwiązanie. No ale prezydent Trump ma pewnego rodzaju obsesję jeśli chodzi o cła, o, o wojny handlowe i będzie na pewno dążył do tego, żeby tę konkurencję ze strony właśnie Chin czy Unii Europejskiej mocno ograniczyć. Jakie są stosunki aktualnie Izraela ze Stanami Zjednoczonymi? Dobre? Izrael ma relacje ze Stanami Zjednoczonymi, oczywiście oficjalne, natomiast ma, ma relacje osobne. Z prezydentem Bidenem, ze społecznością żydowską w Stanach Zjednoczonych, z prezydentem Trumpem. To są relacje, które trudno zmieścić jakby w jednej kategorii, w jednym worku, bo są bardzo wielowektorowe. I pamiętamy, ja pamiętam do dziś słynną wizytę premiera Netanyahu wiele lat temu jeszcze za kadencji Baracka Obamy, kiedy bez porozumienia z administracją amerykańską Wystąpił w kongresie przed obiema izbami kongresu z przemówieniem, pamiętanym do dziś w Stanach Zjednoczonych. Nie spotkał się wtedy, znaczy, spotkał się, ale po, naprawdę w bardzo napiętej atmosferze z prezydentem Obamą, doprowadzając oczywiście do bardzo ostrego konfliktu dyplomatycznego ze Stanami Zjednoczonymi. Więc premier, szczególnie premier Netanyahu, bo od tego czasu oczywiście tam paru premierów się zmieniało. Zawsze w końcu wyskakuje Netanyahu, oczywiście, który znów jest szefem izraelskiego rządu. Ale od tego czasu relacje konserwatywnego rządu czy konserwatywnego premiera Netanyahu z każdą demokratyczną administracją są bardzo napięte i bardzo trudne. Więc Netanyahu oczywiście liczył na to, że prezydent Trump wygra te wybory. Pamiętajmy, że za jego pierwszej kadencji. Te relacje i przychylność republikańskiej administracji, niektórym radykalnym rozwiązaniom proponowanym i przeprowadzanym przez rząd Netanyahu była dużo większa. Mowa tu między innymi o polityce dotyczącej osiedli na zachodnim brzegu. Prawda? To też jeden z takich kluczowych tematów, i jeden z punktów spornych w relacjach między, między Rządem Likudu, konserwatywnym, a każdą administracją demokratyczną. Każdy prezydent i każdy sekretarz stanu demokratyczny bardzo często podkreślał, że nie ma zgody amerykańskiej na takie nieograniczenie, nieograniczone budowanie, rozszerzanie osiedli żydowskich, osadników na zachodnim brzegu. I to był oczywiście, powtórzę raz jeszcze, jeden z głównych punktów spornych w tych dwustronnych relacjach. To się oczywiście po raz kolejny zmieni w drugiej kadencji prezydenta Trumpa. Będzie duży nacisk na to, ja myślę, że na tym się skupi premier Netanyahu, żeby doprowadzić, jednak jakby dopełnić porozumienia Abrahamowe. Przypomnijmy, że chodzi o no, przełomowy jednak moment w historii relacji państwa Izrael z sąsiadami arabskimi, kiedy to kilka lat temu, właśnie w czasie pierwszej kadencji prezydenta Trumpa, doszło do porozumienia między, między innymi Izraelem i Zjednoczonymi Ara Emiratami Arabskimi i Bahrajnem. Nie było to porozumienie pokojowe, ponieważ te kraje nie były w stanie wojny, ale jednak porozumienie, które miało za zadanie łagodzić pewne napięcie na Bliskim Wschodzie i pokazywać Izrael jako kraj, który jest skłonny do kompromisu i do dogadania się z krajami arabskimi, sąsiednimi. No i taką perłą w koronie jest oczywiście Arabia Saudyjska, z którą Izrael bardzo by chciał i Netanyahu bardzo by chciał doprowadzić właśnie do podobnego porozumienia, no bo to oczywiście zmieniałoby całkowicie układ geopolityczny. Ale chyba te ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie nie ułatwiają. Nie, zdecydowanie nie ułatwiają, ale myślę, że premier Netanyahu może liczyć właśnie na to, że prezydent Trump będzie naciskał na Riyad, na Saudyjczyków, żeby właśnie do takiego porozumienia w węższej czy szerszej formule doszło i na tym się pewnie skupi. Myślę, że, że no Netanyahu może też liczyć na, na zdecydowanie większą przychylność, jeśli chodzi o operacje Izraela i czy w strefie gazy i w Libanie i na takie no jednak przymykanie oka na to, na, na, na niektóre działania Izraela, które społeczność międzynarodowa zdecydowanie potępia. A pan potępia? No, potępiam to, co można potępiać i, i pewne zachowania i pewne, pewne decyzje, które no nie są do końca, myślę, i z, zgodne z racją stanu samego Izraela, bo oczywiście Izrael wystawia się momentami na bardzo ostrą krytykę. Co rozsłyszymy o jakichś atakach na konwoje humanitarne, na ośrodki, na e, obozy. No, izraelscy przywódcy tłumaczą się tym, że oczywiście w czasie wojny tego typu historie się niestety zdarzają. Podkreślają też, że Izrael jest jedynym państwem na świecie, który prowadzi swoje operacje militarne w sposób tak humanitarny i tak bardzo dbając o to, żeby ludność cywilna nie ucierpiała. No, oczywiście ja miałbym tutaj swoje wątpliwości, aczkolwiek z drugiej strony oczywiście rozumiem też po tych trzech latach spędzonych w Izraelu i też w wielu rozmowach na ten temat, że to jest trochę inna sytuacja i trochę inna percepcja tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i zagrożeń, przed którymi Izrael jako państwo oraz Żydzi jako naród stoją dzisiaj. Proszę mi wierzyć, że ta perspektywa i scenariusz drugiego Holokaustu jest bardzo żywa w Izraelu i nie dziwię się naprawdę niekiedy ostrym i radykalnym reakcjom, czy to rządu izraelskiego, czy właśnie Żydów mieszkających w Izraelu, czy Żydów społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych. Ten drugi Holokaust, który miałby zostać im zgotowany przez no, Iran przede wszystkim, to jest, to jest naprawdę perspektywa, która siedzi w ich głowach i nic dziwnego. To, co się wydarzyło 7 października zeszłego roku, to był przedsmak tego, co może się wydarzyć, gdyby doszło rzeczywiście do bardzo poważnej eskalacji na, na Bliskim Wschodzie. To, że propalestyńscy demonstranci, czy to na Bliskim Wschodzie, czy na kampusach amerykańskich, wykrzykują slogany. From the river to the sea, czyli od rzeki do morza, bardzo jest jednoznacznie wskazujące na to, co powinno się z Izraelem i z Żydami zrobić czyli zmieść ich z powierzchni ziemi no to proszę się nie dziwić, że niekiedy te reakcje są bardzo gwałtowne. Niekiedy decyzje podejmowane przez samego premiera Netanyahu i jego najbliższych współpracowników mogą się właśnie społeczności międzynarodowej nie do końca podobać. Nie usprawiedliwiam tutaj tego, jak mówię, niektórych działań izraelskich w strefie gazy, choćby, ale rzeczywiście, kiedy mówimy o pewnej świadomości Izraelczyków dzisiaj w kontekście konfliktu ze, no, ze światem muzułmańskim i z sąsiednimi krajami, bo nie chodzi tutaj wyłącznie oczywiście o. o Palestyńczyków, czy Iran, czy Hamas, czy Hezbollah, no to rzeczywiście trzeba to sobie wyważyć i zastanowić się, na, na ile obiektywny jest też ten obraz i ta opinia na temat Izraela jako państwa apartheidu, jako państwa rasistowskiego, bo takie opinie też się oczywiście pojawiają. Ja się z nimi nie zgadzam. I no, ten obraz jest no, na pewno nie jest czarno-biały ma tyle odcieni szarości, że to jest bardzo trudna dyskusja. I to będzie się też przekładało, przekłada się na sytuację bezpieczeństwa obywateli Izraela tu w Europie, mm -hmm. bo ostatnio władze Izraela wydały taki komunikat dla wszystkich tych, którzy w Europie przebywają, żeby nie przyznawali się do swojej tożsamości, żeby nie uczestniczyli w wydarzeniach o charakterze tam sportowym, takim publicznym, masowym. To w kontekście też wydarzeń w Amsterdamie, bo tam po meczu dru z drużyną z Tel Awiwów doszło do, do starć ze społecznością muzułmańską. Co ciekawe, też taksówkarze muzułmańscy byli zaangażowani w jakiś sposób w całą sytuację, więc są e, poszczególne miasta, nie wiem, Bruksela, Amsterdam, e, część miast francuskich, właśnie nie wiem, może niemieckich, też w jakimś stopniu holenderskich, gdzie tam te społeczności, no, gdzie dochodzi do napięć narodowościowych i, i, i religijnych. Więc to się będzie przekładało też na sytuację tu u nas. Wielu moich momentu. znajomych w Izraelu po wizycie w Polsce, nie mówię tutaj o, 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 o tych szkolnych wyprawach, gdzie młodzi Izraelczycy zwiedzają głównie obozy koncentracyjne, czy muzea. W, w Auschwitz czy w Majdane, i tak dalej, tylko mówią o, o ludziach, którzy jeżdżą do Polski na zakupy, albo żeby spędzić miły weekend, tak, w Warszawie, w Gdańsku, czy w, w Krakowie, bardzo często byli zaskoczeni właśnie tym, jak bardzo bezpieczna jest Polska. Że oni czują się bezpieczni, że nawet, nawet zważywszy na to, że są rozpoznawalni jako Żydzi właśnie, to w Polsce czują się dużo bezpieczniej niż w Paryżu, Rzymie czy, czy w Amsterdamie właśnie. Pamiętam, moje, miałem też okazję poznać Deborah Lipstadt, która dzisiaj jest specjalnym wysłannikiem administracji prezydenta Bidena do spraw związanych ze zwalczaniem antysemityzmu w świecie. Historyczka bardzo znana, bardzo szanowana. Która zaangażowała się też politycznie, i ona w swoich książkach, ale też w wystąpieniach publicznych bardzo często zwracała uwagę na to, że dzisiaj właśnie w Europie, przynajmniej w niektórych stolicach, przed synagogami stoją uzbrojeni w, w, w długą broń policjanci albo żołnierze wręcz, bo tak w, właśnie taka jest atmosfera, tak? i Żydzi czują się na tyle nie, niepewnie. W niektórych krajach Europy Zachodniej, że potrzebują takiej ochrony. Jakiejś pamiętam, rozmawiałem z nią prywatnie w mniejszym gronie i powiedziałem jej, owszem, i w Paryżu, i w Rzymie, i w Mediolanie, i w Wiedniu pewnie te, takie obrazki widziała, natomiast na pewno ich nie widziała w Polsce. Bo w Polsce przed synagogami, nielicznymi, owszem, ale jednak żadnych ochroniarzy nie zobaczymy, bo nie ma takiej potrzeby. Nie ma, nie ma potrzeby. Ochrony Żydów, którzy przebywają w Polsce yy, przy takich środkach bezpieczeństwa. Więc to jest yy, aż dziw bierze, że dzisiaj, w roku 2024 o tym rozmawiamy, jak bardzo są, mogą się czuć zagrożeni Żydzi podróżujący, czy mieszkający, żyjący w, w Europie Zachodniej. W porównaniu z tym, jak bezpiecznie mogą się czuć w Polsce. To no, jest, bo oni nie są do tego przekonani. Czyli, w sensie, że Polska nie jest dla nich krajem bezpiecznym. By, wie pan co, ale ta, ta, ta wiedza jest coraz szersza. I myślę, że my też oczywiście w latach 2018-2021, ja, ja byłem ambasadorem w Izraelu, też bardzo często na to zwracaliśmy uwagę. I to był jeden z głównych elementów naszej narracji, jak bardzo bezpieczna jest Polska mimo sporów politycznych też dotyczących, czy głównie dotyczących tak naprawdę naszej wspólnej przeszłości. Mimo tych ostrych konfliktów Polska wciąż była wtedy i wciąż jest krajem dla Żydów bardzo bezpiecznym. Powiedział Pan w jednym z wywiadów, że musi często... Jakby był pan ambasadorem Polski w Izraelu odpierać ataki i często to były ataki formułowane przez młodych ludzi wobec naszego narodu i naszej roli w trakcie II wojny światowej. Jakie to były tezy? Co ci ludzie mu mówili, w co oni wierzą? Opowiem jedną historię, którą chyba już opowiadałem jakiś czas temu publicznie. Mianowicie zamówiliśmy kiedyś badania dotyczące stosunku Izraelczyków do Polskich Polaków. Oczywiście cała masa najróżniejszych pytań, wielowątkowy kwestionariusz, ale też badanie fokusowe, na które zostałem zaproszony, czyli takie, które odbywa się w mniejszym gronie, kilkanaście osób, moderatorka. W tym wypadku i my, ja jako ambasador, i tam kilka jeszcze osób z ambasady, siedzących za, za lustrem i przyglądających się, przysłuchujących się tym, tym konwersacjom po drugiej stronie. I to była grupa kilkunastu osób młodych w wieku mniej więcej w przedziale od 35 do 45 lat, którym też moderatorka zadawała różne pytania, podprowadzając ich jakby pod konkretne tematy. I w pewnym momencie zadała pytanie o odpowiedzialność za Holokaust. Jedna z właśnie z pań, które były przepytywane, mówi, że ona doskonale wie, kto był odpowiedzialny za Holokaust, że, że to Niemcy rozpętały wojnę i że to, to, to Niemcy budowali obozy koncentracyjne, między innymi na terenie Polski. Ale, i tutaj cytat, Mówi ta pani, ale Niemcy za Holokaust przeprosili, a Polacy nie. Więc y, mo, może się pan, panie redaktorze, mogą się Państwo domyślić, jak ja się wtedy czułem jak ambasador polski. No wbiło, wbiła mnie ta odpowiedź w fotel, i czułem się z nią bardzo źle, wstrząśnięty, sfrustrowany i mocno przygnębiony, że oto mamy do czynienia z tak głęboko zakorzenionym stereotypem. I pomyślałem sobie wtedy, że no, czeka nas naprawdę bardzo ciężka praca i długie lata, żeby tego typu stereotypy, stereotypy wykorzenić. A ktoś tę pracę podejmuje aktualnie? Yy, no, mam nadzieję, że tak. Jest, jest tam nasz no, znów, niestety, nie ambasador, tylko kierownik placówki Maciej Hunia. Z którym zresztą mam nadzieję, że się nie obrazi na mnie, bo nie chcę tutaj zdradzać tajemnic dyplomatycznych, ale miałem okazję z nim rozmawiać. Skontaktowałem się z nim i zaoferowałem moją, moją pomoc, gdyby taka potrzeba z jego strony zaistniała, gdyby chciał usłyszeć, co ja myślę na temat relacji polsko-izraelskiej i, i, i podzielić się moimi doświadczeniami z nimi. Odbyliśmy bardzo dobrą i bardzo, bardzo miłą i owocną rozmowę telefoniczną. Chyba 40 minut rozmawialiśmy, ja mu opowiadałem o moich doświadczeniach on, jako że to jakieś dwa tygodnie temu, to odbywa, czy trzy tygodnie temu ta rozmowa się odbyła tuż po jego przyjeździe do Tel Awiwu, więc dla niego, on oczywiście zna region, bo był szef wywiadu, który często bywał na Bliskim Wschodzie, więc tym bardziej ta rozmowa była ciekawa. Natomiast ja oczywiście opowiedziałem mu parę rzeczy, które nie do końca są jasne i oczywiste. Bo też czuję, że to powinna być moja rola jako byłego ambasadora w Izraelu, żeby jednak te doświadczenia kolejnym ambasadorom czy kierownikom placówek przekazywać, żeby była jakaś ciągłość w naszych działaniach. Tak, w naszych działaniach mówiłem mu m.in., właśnie o tym, że, że powinien zwracać uwagę na, na swoje kontakty i poszerzać relacje właśnie z młodymi ludźmi, bo z Żydami, Izraelczykami, którzy mają dzisiaj 50-60 lat, Niektórzy z nich są pełni urazów zrozumiałych zresztą, są często Panu, o jednej grupie, mianowicie Żydów z polskimi korzeniami, którzy zostali no, wyrzuceni tak naprawdę z Polski w 1968 roku przez komunistów. No, domyśla się Pan, jak, jak głębokie są ich urazy, ponieważ to, to nie chodzi o to, że zostali wyrzuceni jako Żydzi z Polski. Pamiętamy też prawda, kontekst wojny sześciodniowej walki ze światowym sionizmem i tak dalej. Wszystkie manifestacje w Warszawie. Chodzi o to, że zostali wyrzuceni ze swojej ojczyzny, ponieważ oni wtedy i nadal traktują Polskę po prostu jako swój kraj, i swoją ojczyznę, więc oni się czują zdradzeni. I muszę panu powiedzieć, że trudno z takim uczuciem polemizować. Z tym, że niestety ono się potem przekłada właśnie na to, że w, w, w tego typu sporach, jak choćby te, te dwa, w których ja miałem nieszczęście uczestniczyć jako, jako pewna strona tego, tego całego konfliktu, czyli jako ambasador RP w Izraelu, czyli najpierw nowelizacja ustawy o IPN-ie w styczniu 2018 roku. Ja, ja potem pojechałem do Izraela, ale... Ta, ta, ta sprawa była wciąż wtedy bardzo żywa. No i słynna historia z kodeksem postępowania administracyjnego, czyli spór o to, o, o mienie e, pożydowskie e, w Polsce. E, po której to historii moja, moja kariera dyplomatyczna w Izraelu się skończyła. Więc w tego typu sporach, ta właśnie grupa Żydów o polskich korzeniach, no nie do końca należy liczyć na to, że staną po naszej stronie i będą, będą ważyć, że tak powiem, rację polskiego rządu, niezależnie od tego, czy to był rząd PiSu, czy to był rząd Koalicji obywatelskiej, oraz strony izraelskiej. No, trudno ich, znaczy z jednej strony, są sojusznikami naszymi w takim sensie, że. że, że, że dbają o to, żeby wizerunek Polski jako właśnie bezpiecznego, przyjaznego kraju dla Izraela się jakoś tam w Izraelu ugruntował, ale w kwestiach historycznych, powtórzę, naszymi sojusznikami nie są, ale no, jak mówię, w pewnym sensie ze zrozumiałych względów. Więc dlatego mówię o tym, że należy rozmawiać z młodymi ludźmi, należy ich właśnie przekonywać do, do tego, że, że Polska nie, nie powinna, nie może im się kojarzyć wyłącznie z tym, Tragicznym swoją drogą okresem 6 lat Holokaustu, że Polska nie może im się kojarzyć wyłącznie, nie mogą postrzegać współczesnej Polski jako jednego wielkiego cmentarzyska. Nie wiem, na ile nam się udało taką narrację, że tak powiem, skutecznie, mówiąc kolokwialnie, sprzedać w Izraelu, no ale mam nadzieję, że ambasador. Kierownik placówki, ambasador <noise> Maciej Hunia będzie, będzie kontynuował te działania. Mhm. Na ile Panu pomogło już w Stanach Zjednoczonych to, że był Pan wcześniej ambasadorem Polski w Izraelu? Czy to się później przełożyło na współpracę tam na miejscu w jakiś sposób? Wykorzystywał Pan pewne kontakty, które miał tak. w Izraelu? Oczywiście, że tak. Znaczy, po pierwsze, niezwykle istotne są też kontakty ze społecznością żydowską, właśnie w Stanach Zjednoczonych i najróżniejszymi organizacjami, które mają, no, to też nie jest tajemnica, które mają ogromny wpływ na amerykańską politykę, więc to, że... poprzez kapitał? No, nie, nie tylko. Wpływy polityczne. Mhm. Pamiętajmy o tym, że, że ta, ta społeczność żydowska jest dosyć mocno rozsiana. Oczywiście na Nowy na Jork gdzie jest największa, ale, ale właściwie w każdym stanie, w każdym okręgu wyborczym jest jakaś tam społeczność żydowska, co sprawia, że dla wielu kongresmenów, senatorów, członków Izby Reprezentantów, gubernatorów, no, kwestie związane z polityką amerykańsko-izraelską czy amerykańsko-żydowską są bardzo istotne. Oni muszą na te, na te kwestie zwracać uwagę i, i po prostu, mówiąc brutalnie, zdobywać głosy. Żydów mieszkających, żyjących w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe jest też to, gdybyśmy porównali na przykład skuteczność i aktywność najróżniejszych organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych, które w większości popierają politykę dzisiejszego rządu Izraela, ale nie wszystkie oczywiście. Są też takie, które są bardzo krytyczne wobec premiera Netanyahu oraz aktywność i skuteczność polskich organizacji polonijnych przy całym szacunku, no to jednak rzeczywiście te porównania wypadają nie najlepiej z punktu widzenia naszej diaspory. Także to są bardzo skuteczne organizacje, także polityczne, więc jakby poprzez... Moją działalność wcześniejszą i moje doświadczenia izraelskie, łatwiej było mi nawiązywać kontakty właśnie ze społecznością żydowską w Stanach Zjednoczonych i jakby poprzez nich, opowiadając między innymi o naszych doświadczeniach związanych z wojną w Ukrainie, poprzez te, te kontakty też wpływać jakoś w ogóle szerzej na, na polityczne elity w Stanach Zjednoczonych. Może to jest taki szczegół, ale mnie to dość interesuje, na której placówce, czy w Izraelu, czy w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie. Fakt, że jest pan poliglotą, panu bardziej się przydawał. Więcej języków musiał pan używać, nie? na przykład w Izraelu, albo, albo odwrotnie, właśnie w Stanach. No, z tymi językami to oczywiście dużo bardziej skomplikowana historia, bo najgorsze w nauczaniu języków jest to, że się je bardzo szybko zapomina, więc ja oczywiście starałem się jakoś tam moje skromne możliwości wykorzystywać i tu i tam, bo, bo praca dyplomaty polega też. Nie w największej mierze, ale również w, jakiejś tam, w jakimś tam stopniu na kontaktach z innymi dyplomatami, z innych państw. Więc czytam ja, oczywiście tę znajomość e, kilku języków wykorzystywano ośmiu język. Ośmiu języków. Nie, 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 nie. To, to... Na, na Wikipedii jest pisane osiem aż. Tak, ale pan, e, e, to które pan zna, tak, żeby powiedzieć, że. Po, powie, zna pan dobrze. E, powiedzmy sobie szczerze, według. Ja nie jestem lingwistą, nie jestem badaczem e, języków, natomiast według lingwistów wytrawnych i doświadczonych. Ktoś, kto posługuje się kilkoma językami, tak naprawdę może używać tych języków na tym samym poziomie z równą biegłością w przypadku 4-5 języków maksymalnie, ponieważ no, zdolności umysłowe nasze, niestety, no, są ograniczone. Jeżeli Ale już od tak... mówimy o poliglocie, czyli no. pan jest poliglotą. Nie to... no, wiem, od ilu języków się mówi o poliglotach. <laughs> tak, więc w, ka w każdym razie, Ale to proszę powiedzieć, które są Wraca... języki. Na pewno angielski, hiszpański, hebrajski. Tak. I niemiecki. E, francuski. E, właśnie z niemieckim jest problem, ponieważ bardzo dawno go nie używałem. Musiałbym sobie niemieckim e, odświeżyć. Czyli francuski jeszcze, tak? Jeszcze... E, znaczy, e, tak, znaczy myślę, myślę, że gdybym usiadł tutaj, miał... E, Odbyć rozmowę i udzielić wywiadu w którymś z tych pierwszych języków, które pan wymienił, to jakoś dałbym radę. Mówiąc poważnie, w przypadku Izraela znajomość języka hebrajskiego bardzo dużo wysiłku mnie to i czasu kosztowało, proszę mi wierzyć, ja zacząłem się uczyć tego języka jeszcze zanim pojechałem do Izraela i wciąż oczywiście nie, nie mówię biegle czy tak, jakbym chciał mówić. Po hebrajsku, ale też udzielałem wywiadów w mediach izraelskich w tym języku. No, to, to, to był największy najlepsze narzędzie, jakiego można używać w Izraelu, bo to oczywiście nie tylko otwiera wrota. I, I zupełnie inaczej się rozmawia po hebrajsku z izraelskimi politykami, dziennikarzami niż po angielsku, ale też co ciekawe, kiedy się śledzi media izraelskie, ja, ja wciąż jednak w większości z, i z braku czasu y, i pewnych ograniczeń y, no, staram się czytać media, ale anglojęzyczne y, izraelskie. To oczywiście sięgam też po, po hebrajskojęzyczne, ale angielskie w większej mierze. Jest, jest kolosalna różnica między tym, jak opisują rzeczywistość media hebrajskojęzyczne i anglojęzyczne w Izraelu. Bardzo, bardzo zresztą te, 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 te portale internetowe po angielsku w Izraelu są oczywiście także bardzo wartościowe, no ale jest, jest, jest duża różnica. To są zupełnie dwa inne, inne światy, tak naprawdę. Więc. Staram się tę znajomość hebrajskiego podtrzymywać. znajomość kilku języków bardziej no, no, się przede wszystkim hebrajskiego. Przede wszystkim hebrajskiego. Natomiast no, no, umówmy się, no, językiem dyplomacji jest angielski. Ja angielski używałem. W Izraelu oczywiście w momencie, kiedy do jakiegoś tam poziomu znajomości hebrajskiego doszedłem, to, to trochę rzadziej. Natomiast no, w Waszyngtonie Niezależnie od tych spotkań z ambasadorami czy dyplomatami z Francji, Portugalii czy Hiszpanii, czy paru krajów Ameryki Łacińskiej, no to jednak w 95% używałem angielszczyzny. Teraz po polsku pisze pan znów książki. 12 tak, zdjęć prezydenta. Co to za książka? Y premiera prawdopodobnie y za kilka dni tak naprawdę. Książka już jest w przedsprzedaży. Zachęcam księgarnia Ośrodka Myśli Politycznej. Ja już która, Dziękuję. Miłej lektury życzę, <grym> dziękuję. która tę książkę wydała. To jest powieść bez klucza, mimo tytułu i mimo pewnych tam wątków, które gdzieś tam na Twitterze już się pojawiły. Bez klucza personalnego, na pewno. Znaczy, oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał się doszukiwać pewnych postaci. Z polskiej polityki wmontowanych w tę powieść, to oczywiście je odnajdzie. Natomiast tam jest, jest na pewno pewien klucz tematyczny, bo to jest powieść, mówiąc najogólniej chciałbym zdradzać szczegółów, bo jest tam sporo twistów powieściowych. Natomiast jest na pewno klucz tematyczny, ponieważ, ponieważ mowa o pewnej wyimaginowanej wyspie, i kampanii prezydenckiej na tejże wyspie, w okresie pewnej transformacji politycznej, tylko że o odwrotnych biegunach niż w naszym przypadku, bo mowa jest tam o przechodzeniu z dyktatury prawicowej do demokracji, w której lewica obejmuje władzę. I to jest książka o tym, jak różne grupy społeczne się w, do tej transformacji dostosowują, jak się zachowują. Jest tam mowa o, o historii kolonializmu yy, i o różnych dylematach z tym związanych, o reparacjach, yy, o tym, o rasizmie. Yy, właśnie dlatego ta wyimaginowana wyspa, i właśnie dlatego ta przeszłość yy, yy, reżimowa i kolonialna, także wcześniejsza. Z różnymi odniesieniami, między innymi mowa tam jest o reparacjach i czy ta wyspa, która była kiedyś rządzona przez francuskich kolonistów, powinna od Francji otrzymać reparacje. Więc powtarzam, klucze tematyczne na pewno są i można odnaleźć pewne odniesienia do współczesnej naszej historii i do, do współczesnych rozgrywek politycznych, ale personalnych kluczy tam nie ma. Taką rolę pan dla siebie teraz wybrał? Ty, autora książek, komentatora naszej rzeczywistości? Czy szykuje pan może coś innego? Jeszcze? Nie, nie szykuję ni niczego innego. Ja sam zastanawiam się nad moją rolą w najbliższych miesiącach czy, czy latach. W wyborach prezydenckich na pewno nie wystartuję. Od polityki na pewno chciałbym trochę odpocząć, ale nie, nie, nie wykluczam, że kiedyś do polityki wrócę w tej czy innej roli. Czy to dyplomaty, czy polityka. Komentatora na pewno. Zacząłem też pisać do dziennika Gazety Prawnej. Chciałbym się skupić na, na kwestiach związanych z polityką zagraniczną, czyli na tym, co robiłem tak naprawdę w moim poprzednim wcieleniu przez wiele lat jako, jako dziennikarz. I, I nie chciałbym zbyt, boko, zbyt głęboko wnikać w, w naszą politykę i stać się komentatorem polskich rozgrywek politycznych, bo nie czuję się w tym najlepiej. Nie mam odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, więc proszę się nie obawiać, nie będę tutaj wchodził w zbyt gwałtownie w polską politykę. Ale jak się czymś zdenerwuję, jak coś pobudzi, że tak powiem, moje, moje pióro w, w tym obszarze, to kto wie. Publicystyka musi mieć ten, ten pazur, czyli co? Marek Magierowski, były dyplomata, znów dziennikarz. To nie mnie, że tak powiem, by kreować te definicje, jeżeli komuś pasuje. No, ale skoro taka, współpraca z dziennikiem Gazetą prawną, komuś książka. pasuje taka definicja, proszę bardzo. Nie bardzo, obrażam się. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Dziękuję również naszym widzom za uwagę. Pamiętajcie, teraz jest moment, w którym zostawiacie łapkę w górze, subskrybujecie nasz kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, no i czekam na Wasze komentarze. Komentujcie, no i wspierajcie także nas w rozwoju, to bardzo ważne. Dziękuję tym wszystkim z Państwa, którzy już wspierają przekanał.